Chwila. Chwileczkę. Sajgonki z rybą po grecku i porem. Pyszny sposób na resztki. Ho! Boy! Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Przepis serii, którą lubicie bardzo, będą to dania resztkowe po świętach. No to ładne resztki tutaj wjechały na stół. No. Korci taki przepisik tutaj. I tak w sosiku sojowym. Zaczynam od pora. Kroję go w cienkie plasterki i podsmażam na niewielkiej ilości masła klarowanego. Tu jest smak lepszy, więc ja decyduję się na masło klarowane. I marchew, seler, cebula, trochę pomidoru stawiam na bok. I teraz w sensie ryba po grecku jest daniem sama w sobie. Dlaczego nie zje je tak o? Prawdę mówiąc, kurwa, nie wiem. W sensie dosłownie, no nie? Jakby to można to po prostu już zjeść. To, no nie? Gotujemy z niczego. A niczego to znaczy całego gotowego dania już zrobionego z kilkoma składnikami w nim. Papier ryżowy? Imagine, robisz rybę po grecku tylko po to, żeby zrobić z niej sajgonki. No, takie pysznostki tutaj. Ja korzystam tutaj z dwóch talerzy, jeden głęboki. Zaczynam. Lecimy. Papier ryżowy namaczam w wodzie i zanurzam krótko, żeby on nie namógł. Układam na płaskim talerzu. Do głębokiej miski wkładam już drugi papier ryżowy, niech on wilgotnieje. Aha, dobra, już się bałem, że będzie jakaś konstrukcja. Trochę warzyw, trochę pora i zawijam w sajgonkę. Układam na talerzu i szybko wyjmuję z wody ten przygotowany wcześniej papier, znowu na płaski talerz. Ale jebania się z tym. Już lepiej ten por wrzucić do tego po prostu tego i zjeść. Teraz im dłużej w sumie się nad tym zostają, tym gorzej wyglądają te sajgonki. Papier ryżowy zawijam jednocześnie. Leci farsz. Skun. Dbam tylko o... To są przekąski na Sylwestra z dań zrobionych na Wigilię. Najpierw boki, potem nad farszem. Bardzo będzie pasował na przykład sos jogurtowy, sos chrzanowy. Ta ryba nie zmieni smaku ani trochę w tej formie, bo ona już ma smak. Nie rozumiem tego. Te pałeczki są tak dla, że wiecie, żeby się kojarzyło. Po prostu smakuje więcej porem. No tak, czekajcie. Przepis domowy. Im bardziej domowy, tym większa szansa na niespodziankę. O-o. Chcecie zobaczyć, jak wygląda, jak będzie... Chcecie zobaczyć, jak będzie jakby wyglądał w Polsce kanał typu Tasty albo coś takiego? No wyraźnie niektóre składniki nieco wcześniej, że tak powiem, doszły od innych. No i to jest kanalik. To jest channel. Shake Oreo, przepis. Krążki cebulone, kremowe pieczarki, placuszki, drobiowe uda w Pepsi, shake czekoladowo-kawowy. Czekaj, co? Gdzie wy mieliście bomby kurczakowe? Jest, drobiowe bomby. Let's go. No... Niepodrabialny styl. Czekajcie, co tam jest w sumie? Ser, cebula, serek. Dobra. No i taka bombka. Fajna. Dewolaj po prostu, taki udawany. Zobacz, kropka, to! No to high life, tak zwany high life tutaj się odbywa. Chińska zupka w tajskim stylu. Zaszaleć można. Można zaszaleć kulinarnie. Depression meal. Sriracha. No i gotowe. Tutaj można sobie popić. Prawie pad thai. Wow. To ma robić... Podoba mi się, że to ma robić taki efekt. Ale zajebiście. Ale jest obrzydliwe to jest. Dietetycznej coli. Gotowe! Mm.
Ale pyszności. Jest! O kurwa! O kurwa mać! No i to jest to. Sorry, nie? Ale to jest... To jest tak. To już gra cała... YouTube'owa gra gastronomiczna została zmieniona totalnie. You versus the guy she tells you not to worry about. Cała parówkowa gra gastronomiczna została zmieniona. No i tak można żyć. Jak myślicie sobie o jedzeniu, to myślicie sobie na pewno ciała zmumifikowanych ludzi. Parówki mumie. Siup, siup, siup. Taki leci. No i co? Co w oczy tam wkłada? Gwoździki? To jest obrzydliwe. Gwoździe. Gwoździe po prostu. No i mamy. Ja pierdolę. Jeszcze one się tak sfałdowały totalnie. Czy przypadki... To nie jest raczej... Nie. 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 Okej, okay, lore teraz się powiększył. Śledzę proboszcza, przepis. Dzisiaj paluszki krabowe, tak zwane surimi, w cieście majonezowo-ziołowym. Polak się nie powinien dotykać do niektórych rzeczy. Robi się mnie bardzo szybciutko i mogę... Looks good! 9 lat temu. Do naczynka wbijam jedno całe jajko, odrobina ziół, odrobina czerwonej papryki. No, no, fajnie. Łyżeczka majonezu, niecała łyżeczka musztardy. Nieca. O, i fajny taki paluszek. No i fajnie. No i pyszne danie. Palce lizać. No, restauracyjnie, widać. Wyższy poziom gastronomii już tutaj. Jeszcze kurwa gorzej. Jeszcze gorzej. Paluszki krabowe z nadzieniem serowym. Czy oni mogli już by po prostu, mogliby po prostu już parówki wziąć dosłownie? Żółty ser. Kroimy. Na. No dobra, potem rozwarstwiamy tą zwarstwioną masę. Przecież tu blanta można z tego zrobić. Kto? Czy ktoś w świecie to zrobił? Pytanie. Czy ktoś w świecie zwinął w surimi coś? Krab blant. Jeszcze nie, ale... pyszności. Fajnie serek. No dobra, i co dalej z tym się robi? Pali się to! Pandzia! Po prostu wkładasz do buzi i palisz ten ser. O, no tak, no czyli w panierce. Mam wrażenie, że niektórzy ludzie szukają wymówki, żeby zrobić ten ser w panierce. Tylko żeby, no nie był to sam ser w panierce, bo to trochę wstyd. To szukają cokolwiek innego. Żeby deep fried sera nie zrobić przypadkiem. Co tu się... Miejsce zbrodni, kurwa. I takie można sobie... No i chyba coś się tutaj pojawiło. No nie wygląda źle. Zapiekankę trudno spierdolić w sumie, nie? Tak mi się wydaje. No, zapiekane... O, no tak. O. Czy ja lubię coś upichcić? Lubię, lubię. Podobno nawet mi to wychodzi. Lubię, nie widzisz? Oglądamy przecież mój filmik. Przecież pokazuję wam... przecież pokazuję wam mój kanał. Przecież umiem! Przecież umiem gotować. Kocham gotować. I to ja pierdolę. Jeszcze to jedno ziarenko ryżu przylepione tutaj. Było obracane, bo wpadło. Co to jest? Co to... Wow. Pierwsza randka. I chłop wyskakuje z tym daniem. Ale ładnie. Dobra, dwie kostki czosnku. To trzeba notować. A to tutaj jest kuchnia nowoczesna. Trzy łyżki pieprzu. Mocno. O kurwa. Yo!
totalnie rozumiem, że ktoś lubi ostro, bo lubię ostro, ale to nie jest jakieś dziwne podejście do ostrości. Wręcz pieprz enjoyer. Okej. Taka jest, taka paniereczka leci. Gdyby nie czekolada, mogłoby być okej? No raczej taki zwykły kurczak po prostu. No widzę już pewne problemy, jeśli chodzi o to, że mogłoby być okej. Dobra. To jest dziwna kolejność wszystkiego. Poleję po prostu na końcu sosem czekoladowym. Do tego papryka, do tego będzie czekolada jeszcze. Tam wszystko będzie. Ten film to widowisko, to oczekiwanie stresujące na czekoladę jest niesamowite. No. Nie. Nie, kurwa, nie. 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 Mniej dziwne kompozycje rzeczy można znaleźć w ściekach, myślę. W sensie mniej jakby zaskakującą listę połączonych rzeczy ze sobą. Yo, to jest jakby... Portal do piekła się otworzy. Ja pierdolę. O nie, będzie, będzie kurczak z bitą śmietaną. Kurczak w poduszkowej panierce. Marynujemy pół godziny. Minęło pół godziny i nagle to wygląda jak miejsce zbrodni. Co się z tym stało po drodze? Jak to? Co jest, kurwa? To jest, marynujemy pół godziny, kurwa, za kaloryferem? Co jest? Próbujesz nas przekonać do weganizmu? Tak, dokładnie. Po prostu pokazuje obrzydliwe przepisy. Fajne. Fajne. Wygląda bardziej jak pomidor już teraz niż jak kurczak. Zgadłem. No zgadliśmy, że to będzie dosłownie to. Kurczak w panierce z chmurki. Rozgryziony od razu. No fajnie, fajnie się tak łączy, nie? Przykleja się. Chmurkowy kurczaczek. Beza z filetem z kurczaka, no ja pierdolę. Kurier dzwoni, a ty głowę myjesz akurat. Nawet nie jestem w stanie stwierdzić. Nawet nie dopróbował. Nawet nie będę próbował stwierdzić, czym jest to albo to. To równie dobrze pistolet może być w środku schowany. Okej, kukurydza. No dobra, to na razie tak, ananas, kukurydza, kurczak i ryż, to będzie takie hawajskie. I tu się kończy, kurwa, tu się Hawaje kończą. I tu się zaczyna powrót samolotem z Hawajów do Polski. Kurwa, nie no, polsko-hawajski sojusz. Jak to działa? O no, no, jak tak skwierci, jak wrzucasz, to na pewno jest dobra temperatura. On go ugotował w oleju jakoś. W jakimś cudem udało mu się ugotować w oleju kurczaka. Jak? Jak on to zrobił? Aha, to zrobił. No, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Nie mędrkuj, tak? Oglądaj, jak się gotuje. No dobra, fajnie. Papryka z winogronami. Oj, siup. Coś, kurwa, jest pięknego w tym połączeniu. Papryka, winogrona i konserwowy czy tam kiszony ogórek. Czy ten przepis został wygenerowany przez AI? Niestety, chciałoby się myśleć, że tak jest, ale nie. Chyba. I teraz do blendera i potem tą pastę z blendera w surimi i deep fried. No i ładnie, no i tutaj. I teraz już wiem, czym te wszystkie składniki są, tak? Smacznego! No taki mac and cheese z łosiem. Z łosiem, kurwa. O, aż mi smutno, że tego łososia jakby tam włoży.
pół cytryny. Ja widzę, że lubimy przełamywać schematy na tym kanale. Jedna łyżeczka czarnego mielonego pieprzu. Jasne, ja widziałem, jak wyglądają, jak wygląda jedna łyżeczka w jego wykonaniu. Ser morski do ryby. Ej, no tak, przecież to musiał być świadomy wybór. Ser morski, no to z rybą, do ryby pasuje. Okej, im dłużej się... Okej, on jest... Dobra, on jest po prostu wędzony. Sushi mistrz robi to w barze. Co robisz? Ja pytam, który rocznik. Już mnie ta muzyczka wkurwia, mnie też. W międzyczasie jedna łyżeczka pieprzu, sól. Co za podkład. W sumie przyjemniej się siedzi teraz. Yo! I przez chwilę myślałem, że cię okej. Okay. Przez chwilę miałem takie, hej, it's cool. Mhm. No tak. Wędzony, smażony, łosoś, duszony. Z tym tłuszczykiem, jak się połączy ten kurwa majonez. Teraz dzieje się magia. Teraz dzieje się real mac and cheese and cheese and cheese and salmon magic. Okej, rozumiem w pewnym sensie, po co się kładzie na górę ser. Ostatnia warstwa pyszności, smaku. O, tutaj. No była walka z nożem. Widać, że w kostce był. 180 stopni razy 20 minut. Co to kurwa? 180 stopni x 20 minut, oblicz ile to x. Ale to jest kurwa masywne. Patrzcie, jak mu prawie uciekło. Fajne, podoba mi się. W sensie, wiecie, ten łosoś już można wiórki z niego robić. Pierdolę. Smacznego! Jak się zgrało ładnie. Nie, z chipsową posypką. Nie przeczytałem tego. Chipsowa posypka. Jest. Chipsy. Ja bardzo lubię chipsy. Ja bardzo lubię chipsy. Bardzo lubię chipsy. Yo! Bekonowe chipsy! Garść chipsów bekonowe. Bazując na poprzednich przepisach, czy mogłyby się pojawić jakiekolwiek inne chipsy niż o smaku mięsa? Nie mogłyby się pojawić inne. Papryka paczka parówek. Czy będzie też papryka obecna? Czy będzie papryka obecna? Czy będzie sól i pieprz? Sól? Nie. Fakt, że są te chipsy bekonowe, to już tam nie trzeba soli dodawać. Podoba mi się, że w tym filmie jest w tle radio i jest audio z filmu i podłożona muzyka, a jak gra intro, to trzy muzyki naraz grają. No dobra, fajnie, robimy. Ciasto. Czyli będzie naleśniczek. O, ktoś tam gada w tle. Sztuka wymaga czasu. No tak, no. Ale już fajnie, robi się. O, taki no... Na wiór. Wytrawny naleśnik. Najlepszą część ASMR wykasował. Myślicie, że rączki były myte czy oblizane po takim zabiegu? Chyba się skusił na parę okruszków. Na bekonowy tutaj smaczek. Oblizany totalnie. No ja bym też wykonał taki ruch. No obrzydliwe jest to, że ona jest z puszki. Traci jedną z fajniejszych rzeczy paprykowych, czyli teksturę. Będzie wjeżdża. O nie, czyli to będzie... Ja zapomniałem, że tam jeszcze parówka jest w tym zestawie. Naleśnik. O dupie. Coś średnio widzę, żeby się przypiekły te prażynki. No... Ja tu widzę wiele problemów w tym dziele. Polskie Sajgonki. No i wróciliśmy do punktu, z którego zaczęliśmy dzisiejsze podróże kulinarne. Ja pierdolę.
Jezu, jakie to jest źle, jakie to jest... Cudowne. To tak, parówka się nie podgrzeje, bo za szybko się spali wszystko. Naleśnik się zwiórczy jeszcze bardziej, będzie tłusty. Te chrupki wciągną tłuszcz i się spalą. Idealna potrawa. Taki tutaj roll. Wrapik taki gotowy. No jeszcze z ketchupikiem. Ciepły na zewnątrz, zimne w środku. Jak lody, a każdy lubi lody. Więc musi być dobre. Tak. Co jest, kurwa mać? Dobrze, już wszystko rozumiem. Znaczy kwasior chyba akurat jest spoko, nie? W sensie czasem oglądałem jakieś jego rzeczy, no to ma takie porządne żarło. Ale spoko jest. Bardzo mięsna pizza. Ten przepis będzie bowiem glutenu całkowicie pozbawiony. Będzie pozbawiony ciasta. Zamiast ciasta będzie tłusta zmielona wołowina. No to fajnie. To fajne zdanie. Wybornie, mięsne ciasto jest pyszności. No kto by nie chciał takiego placuszka. Ja pierdolę. Jebie. Pięknie. No nie wygląda chujowo, bo fajnie spiek ser, nie? I też... Ale jakby... Come on, jakbyśmy to... W sensie, ja lubię kwasiora, ja lubię go. I lubię go. Fajny jest i w ITP. Ale come on, jakbyśmy dosłownie ten sam przepis, no nie? Zobaczyli w innej kurwa kamerce, to zaczęlibyśmy kręcić kurwa już nosem. Jakby był gorzej nagrany, ten przepis, jakby był nagrany na takim kurwa tym, to byśmy niestety mieli podobne chyba odczucia. Czemu to ma intro takie potężne? Wiecie, co to jest? Nie. I nie wiem, czy chcę wiedzieć. Wytłoczony z jabłek po robieniu soku jabłkowego. A, Dobra. Właśnie, kurczak w czekoladzie. Czy ktoś to zrobił dobrze? Ejcie w Kotlet TV, naprawdę gorąco wam polecam właśnie takiego kurczaka w czekoladzie z bananami, bo jest to zupełnie coś innego. I nie bójcie się tej czekolady. Ona jak... Tak. No nie bójcie się robić kurczaka w czekoladzie. Jest, wszystko jest. Okej, okay. Ząbki, czosnek był w proszku. Masła nie było. Papryka była nieostra. Pieprz był też zwykły, nie kajen. Migdałów nie było. Tam była modyfikacja, była papryka chyba. A i dżem. Tam była cebula jeszcze przecież. Tam cebulę dodał. On dał przecież, on najpierw rzucił te nóżki z kurczaka i potem to na nie rzucił cebulę poszatkowaną. No to się nie dziwię teraz, że tak wyszło fajnie. Dobra, jak to wygląda? Dalej źle wygląda. No nic. No nie udało się. Dupa. Dumny z siebie jesteś teraz?